Ochmaj Thai Katowice to nowy lokal mieszczący się przy ulicy Dworcowej 15 w Katowicach, który otworzył się 11 marca 2021 roku. Ochmaj Thai działa już też w Krakowie od niecałego miesiąca i idąc za ciosem oraz sukcesem tego miejsca, właściciel, który jest notabene właścicielem Ochmaj Ramen, no stąd też ta podobna nazwa, zdecydował się na otwarcie katowickiego lokalu. Koncept Ochmaj Thai koncentruje się głównie na daniach na wynos. Nie znajdziecie więc tutaj dużej, bogato zdobionej przestrzeni, w której można siedzieć godzinami, ale za to w zamyśle otrzymujecie dobre, przygotowane od podstaw tajskie jedzenie za rozsądną cenę. Podobno ma być dużo i smacznie. Czy tak będzie rzeczywiście? Zaraz się o tym przekonamy. Cześć, z tej strony Dominika i jak już widzieliście po wstępie, dzisiaj wraz z Wami odkryjemy nową miejscówkę, nowy lokal, który otwiera się dzisiaj w Katowicach. Jest to Ochmaj Thai Katowice z typowym street foodowym jedzeniem tajskim. Co prawda ciągle jeszcze będzie funkcjonował na wynos, więc wpadamy, rozglądamy się, bierzemy jedzenie, no i spróbujemy sobie tego już w domu wraz z Wami. No to co? Jedziemy. Są zamówione rzeczy, także rozpakowujemy i jemy, póki jeszcze ciepłe. Dobra, zaczynamy od curry. Wzięliśmy sobie curry na ostro, także będzie dla mnie challenge. Wzięliśmy sobie je bez dodatków. Z czym to wzięliśmy? Wzięliśmy sobie z tofu. Jest do wyboru tofu, kurczak albo krewetki. Akurat curry sobie wzięliśmy z krewetkami. Są też do tego widelce drewniane, bardzo fajnie, ale jako że jesteśmy w domu, zjemy sobie naszymi. No dla mnie będzie wyzwanie. Adrian już próbował i mówi, że ostry. I co myślisz? No jest ostro. Ale tofu bardzo dobre, nie? Bardzo dobre tofu. Ono jest smażone. Jest bardzo dobre tofu. Ło! Jest ostre. No. Fajny ryż, ryż jaśminowy. Lubię ryż jaśminowy. Jeden z moich ulubionych, o ile nie ulubiony najbardziej. Chociaż ja bym tutaj jeszcze dodała kolendrę. Można było wziąć niedzielę do tego kolendra, do tego by fajnie była, smakowałaby kolendra. Może jeszcze limonka. No. Ale nawet nie wiem, czy by zgadzał, że to jest tofu, bym nie wiedział. Nie? Nie, ja bym wiedziała, że to jest tofu, bo to nie smakuje jak kurczak. Ale tofu jest jedno z lepszych, jakie jadłam. No, bardzo dobre. I duża porcja. Jak na jedną osobę, no na dwie. Moim zdaniem to na dwie można by sobie tak, no... Nie, no jedna. Jedna porządnie. Albo dwie troszkę. Chociaż ta ostrość, ile byś dał od 1 do 5? Dla Ciebie. Mówię, że Adrian lubi ostre rzeczy, także to jest jego skala. Znaczy nie, to dla mnie jest okej. Okay. Dla mnie znaczy jest to ostre, ale spoko. Dla mnie jest spoko. No ale jest, taka czwóreczka jest. Czwóreczka jest? No. To ja bym powiedziała, że jest 3. No okej. Dla mnie jest ostre, ale nie jest przeostre. Ja nie lubię za bardzo pikantnych smaków, to jest jeszcze akceptowalne. Ale już jest tak na granicy akceptowalności. No i co?
coś, na co ja się chyba najbardziej nie mogę doczekać oprócz deseru, czyli pad thai, jedno z moich ulubionych tajskich dań. Chociaż ciekawostka, pad thai nie jest typowo tajski. Jest to raczej wymysł, który powstał z potrzeby albo z turystyki bardziej do Tajlandii. Wzięliśmy sobie go tym razem z kolendrą i z orzeszkami ziemnymi, czyli najlepsze moim zdaniem połączenie. Tutaj są też kiełki fasoli mung, marchewka i jeszcze wiele innych rzeczy. Tym razem wzięliśmy z kurczakiem, no postawiliśmy na kurczaka, także możemy sobie to wymieszać. No, nie wzięliśmy ostrego, więc tym razem będzie łagodna wersja. Trochę już przestygł, ale no to jest nasza wina, też dowozy robią swoje, a pogoda też nie jest najlepsza niestety. Więc będzie lekko chłodna, ale to nic nie szkodzi. No i co myślisz? No jest po tamtym ostrym, to naprawdę jest, to jest super mega łagodny. Super łagodny. Aż za łagodny, szczerze mówiąc. Gdybym zaczynała od tego, myślę, że lepiej bym to odebrała niż w tym momencie. Czy nie, no jest bardzo dobre. Bardzo dobre, no. Ale kurczę, te curry chyba jeszcze bardziej mi jakby urzekło, nie? Ja bym tutaj jednak chyba zaryzykowała i wzięłabym płatki chili. One też były, ale ja się przestraszyłam tej ostrości. Mówię, dobra, nie, nie bierzemy. Ale teraz chyba bym zaryzykowała. I wzięłabym tutaj trochę płatków chili, żeby dodać takiej pikantności mimo wszystko. Bo jest taki aż za łagodny. To jest takie troszkę minusem tego jest, że tam mają tylko albo łagodne, albo ostre, tak? Nie ma nic pomiędzy. No i ja się na przykład w tym momencie tego bałam, bo nie wiedziałam, jak te potrawy tam smakują. Czy to ostre jest takie super ostre, czy takie akceptowalne. Okazuje się przynajmniej na przykładzie curry, że jest akceptowalne, ale na granicy. Więc mówię, dobra, nie ryzykujemy, weźmiemy jedną potrawę łagodną. Nie, to nie był błąd. Ale na przyszły raz weźcie sobie z płatkami chili, jeśli będziecie chcieli pad thai'a, bo przełkniecie. No, może to taki będzie kompromis właśnie. To będzie kompromis, no. I nawet w sumie sprawdzimy to, bo płatki chili mamy w ostatnim, tak? Z krewetkami to jest akurat. Ale w ogóle jest bardzo dobry. Ten makaron jest taki, no on się trochę lepi, ale jest taki typowy pad thai, który znamy i który lubimy. I kolejny raz jest to bardzo duża porcja. Bardzo. To już drugie danie i wszystkie mniej więcej objętościowo są identyczne. Zresztą też w tym koncepcie o to chodzi, żeby dania były stosunkowo tanie. Wszystko tutaj robione ręcznie, z dobrych jakości składników, ale ceny też były przystępne i to jest super. Super naprawdę podejście, rzadko się to spotyka, bo jeśli coś jest zrobione ręcznie, to często te ceny są już wtedy wywindowane w górę. I ja to też rozumiem poniekąd, ale to jest też super kompromisem, no a porcja jest naprawdę ogromna. Myślę, że jest jeszcze bardziej syta niż curry. Tak, no to tak. Tego makaronu jest naprawdę dużo. No i porównując jeszcze te dwa dania, które już jedliśmy, czyli curry i tego pad thai'a, to chyba curry był minimalnie lepszy. No był inny, był bardziej mokre to danie było, tak? No bo było oblane sosem, to jest bardziej suche. Także też kwestia, co lubicie. No i mieliśmy dylemat, czy wybrać noodle steel fries noodle, czy steel fries rice. Postawiliśmy na nudle, tym razem z krewetkami, czyli z tym ostatnim dodatkiem do wyboru. No i co? Próbujemy. A one są z płatkami chili? Tak, tak, tak. Znaczy tą ostrą właśnie, czy będzie pomiędzy. I to była fajna alternatywa w sumie, nie? Żeby raczej tak. Kompromis. Zobaczymy, czy tutaj ten kompromis jest zachowany, czy powiem, że ja tego nie ruszę, bo jest za ostre. Okej, okay. Dobra. No nie wiem, jak to zrobimy teraz. No ja bym to wzięła na dwa widelce. No wszystko bym się to rozdzieliła. Nie wiem, to super. Miękka, fajna. No ciężko. Najciężej to danie jeść ze wszystkich. No, najbardziej wkurzające pod względem jedzenia. Na dowóz to jest minus tego, bo na miejscu na pewno by było. No, się jeszcze trochę zaparzył, jak jechaliśmy.
No cóż, w takich czasach żyjemy. Co sobie radzić, nie? Ale czuję ostrość. Chyba najbardziej ostre. Ja nie wiem, czy curry nie było mniej ostre jak to. Czy jest to ostre, ale minimalnie mniej niż curry, bym powiedział. Tak? To znowu dla mnie to było ostre. Spróbujemy tej krewety. Dobra jest. Dobra jest. Jak na krewetki, to jest dobra. I to mi się przeszło tymi dodatkami, że tak powiem, do sosu. I fajna. A jest taka, tofu, jest taka tłustawa. No, ale tofu też było przepyszne na przykład, tofu, nie? Z tych, co ja uwielbiam krewetki, to nie wiem, czy bym tofu nawet nie wybrał następnym razem. Widzicie? Naprawdę tofu. Mięsożer sam mówi, że lubi tofu. Ja bym miał po kolei powiedzieć, to tofu, krewetka, a na końcu kurczak. No, ten kurczak był najmniej wyrazisty w smaku w porównaniu z tymi dwoma pozostałymi dodatkami, głównymi dodatkami do wyboru. Ale je się to... Ja nie wyobrażam sobie tego w aucie jeść na przykład. Jakby ktoś chciał sobie to wziąć na wynos i zjeść w aucie, no, czyściłby tapicerkę chyba. I siebie też przy okazji. Kary spoko, ale już na przykład z Pattajem też są problemy, no bo ten makaron się ześlizguje. No. No, więc zastanówcie się. Ewentualnie gdzieś na murku, ale nie wiem, czy to jest legalne. Też chyba nie, nie wolno iść na zewnątrz, prawda? Nie. Bo musisz być w maseczce. No. Co najbardziej ci smakowało z tych trzech? Między tym, a pierwszym się zastanawiam. W sumie też ciężko mi zdecydować. A ja miałam powiedzieć ciemno, nie jedząc nic, to myślałem, że Pad Thai będzie. Też myślałam, że Pad Thai będzie najlepszy, no. Pad Thai, a jednak nie, ten stir fry noodle i curry. Ja bym powiedziała, że curry będzie mi najmniej smakować. Ja to samo, a kurczę jest albo pierwszy, albo drugi. No, naprawdę. I też często się boję, że takie potrawy będą ociekać tłuszczem, bo no wiecie, te zwoka, wszystkie warzywa, to jest jeden wielki tłuszcz. Tutaj jest ten tłuszcz, nie powiem, że go nie ma, bo jest on wyczuwalny, ale nie jest... Nie wylewa się. Nie wylewa się i nie jest to taka tłuszczowa przygoda, że wyjdziecie od razu już 5 kg grubsi po takiej porcji. Nie, jest akceptowalna ilość, tyle ile potrzeba i ani grama więcej, więc jest super pod tym względem. Dobra, i klasyk, który w zasadzie jedliśmy tylko raz, to będzie nasz drugi raz. Pierwszy raz nam bardzo smakował, chociaż wtedy konsystencja była inna, jedliśmy w Lime Leaf, gdzieś tam Wam na pewno podlinkuję. No teraz to wygląda jak lody. Jakbyście poszli i dostali lody w kubeczku? Pachnie ładnie, pachnie takim świeżym mango. Próbujemy? Próbujemy. Ja czuję, że to będzie milion kalorii. Że to będzie takie pyszne, ale takie tuczące. Ale ogólnie bardzo proste dostęp, nie? Bardzo proste. Ale jest pyszne. Znowu ryż jaśminowy, na słodko. No, jest dobrze. No nie, jest spoko. Nie jakaś bomba, że za chwilę smakowa, bo to jest ten różny ryż, no i mango, tak? No to jest dobre połączenie, ale generalnie no tak. Jeśli nie jedliście mango sticky rice, to radzę Wam spróbować, bo to jest taki właśnie klejący się ryż, który jest oblepiony mango i tym tam sokiem z mango, który jest bodajże chyba w mleczku kokosowym robiony. No to się nie może nie udać, ale musicie lubić mango. Jeśli nie lubicie mango, no to ten deser nie jest dla Was, ale taki klasyk kuchni tajskiej, znany na całym świecie. Ale bardzo dobre mango w ogóle, spróbowałeś? Dojrzałe. No bardzo raczej dobrze. Spróbowałam. No ale sprosto cieszyła. Ja nieraz powtarzam, że takie proste rzeczy czasami potrafią być przesmaczne. I to jest jedna z tych potraw, która no, nie potrzebuje jakby wiele zachodu, wiele wkładu, a daje mega efekt. Po prostu dobry deser. No ale jeśli nie próbowaliście, no to musicie spróbować klasyki. Także my rekomendujemy, zwłaszcza, że w Ochmajta jest to jedyny deser, który znajdziecie. Także my rekomendujemy,
Klasyka, warto spróbować. Myślę, że się rozsmakujecie. Większość lubi mango. Kto nie lubi mango? Znasz kogoś, kto nie lubi mango? Nie. No właśnie, wszyscy lubią mango. Więc wszyscy będą lubili ten deser. Także, gdzie jesteś na Śląsku approved? A jeszcze tego nie było w tym odcinku. Gdzie jesteś na Śląsku approved? I zachęcamy. A teraz zapraszamy Was na krótkie podsumowanie. Dobra, a więc podsumowując, Och Maj Taj Katowice znajdziecie chyba wszystkie takie najważniejsze, najbardziej znane klasyki kuchni tajskiej, które my jako Polacy znamy i lubimy. I w zasadzie wszystko było pyszne. Co prawda nie próbowaliśmy stir fry rice, ale noodle myślę, że to jest to samo. Różni się to, podejrzewam, tylko ryżem i makaronem. Wszystko było przepyszne. Tak naprawdę myśleliśmy, że najbardziej nas powali na kolana Pad Thai, bo go bardzo lubimy, aczkolwiek nie. Myślę, że curry jednak na równi wygrało z stir fry noodle. Także jeszcze deser. Deser też klasyka. Klasyka klasyków. W porządku. My już tam dość dużo powiedzieliśmy, także nie będziemy się powtarzać. Po prostu weźcie, jeśli nie próbowaliście, a myślę, że większość z Was jednak zna, to my polecamy, bo jest takie, jakie ma być, czyli pyszne. I tak tyle z naszej strony. Nam bardzo zasmakowało, na pewno do Och Maj Taj jeszcze wrócimy, zwłaszcza, że latem planowane tam jest otwarcie ogródka, także jeśli ta pandemia się skończy, jeśli obostrzenia troszkę się poluzują, to na pewno z chęcią tam przyjdziemy i sobie posiedzimy, bo też fajne miejsce, zaraz obok dworca, zaraz obok Mariacki, także też nie przeoczycie tego miejsca. No i w takim razie z naszej strony to wszystko. Żegnamy się z Wami. Dziękujemy, że zostaliście dzisiaj z nami do końca. Oglądajcie dalej, bo również szykujemy dla Was wiele, wiele fajnych nowości. Myślę, że wpadajcie na nasz kanał. Będzie się Wam podobać, mam nadzieję. Dawajcie też znać w komentarzach. No i żegnamy się z Wami. Do kolejnego smacznego razu. Cześć!